17 czerwca w Sądzie Rejonowym w Sieradzu odbyła się druga rozprawa w procesie Stanisława K., oskarżonego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 3 grudnia ubiegłego roku niedaleko Bogumiłowa pod Sieradzem. Sprawca był pod wpływem alkoholu. Podczas rozprawy sąd przesłuchał kolejnych dwóch świadków, m.in. właściciela samochodu, którym spowodowano wypadek. Mężczyzna zmienił zeznania i twierdzi, że oskarżony nie ukradł mu pojazdu, a jedynie pożyczył za jego zgodą. Chciał przekazać mu także dokumenty, ale ten odjechał. Nie wiedział, że Stanisław K. nie ma prawa jazdy. Właściciel pojazdu, będący znajomym oskarżonego, domagał się wcześniej ścigania i ukarania go za kradzież auta. Mężczyzna ma być pociągnięty do odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Strony wygłosiły mowy końcowe. Prokuratura zażądała dla oskarżonego kary 12 lat pozbawienia wolności, również z uwagi na wcześniejszy konflikt z prawem 28-latka. Prokurator Robert Tkaczyński nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących. Wnioskuje też o dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dla Stanisława K. Obrońca Wojciech Hillebrand wniósł o łagodny wymiar kary, tłumacząc, że wypadek został spowodowany nieumyślnie, a sprawca od razu przyznał się do winy i przeprosił pokrzywdzonych. Sąd z uwagi na zawiły charakter sprawy odroczył wydanie wyroku na 24 czerwca.